cięciach w budżecie policji i ich wpływie na bezpieczeństwo Polaków będzie mówił pan poseł Stanisław Wziątek. Bardzo proszę. Proszę państwa, pan premier Schetyna, jak i komendant główny policji wielokrotnie zapewniali nas publicznie, także na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych, że poziom bezpieczeństwa w Polsce po cięciach, które dotykają policję szczególnie, nie będzie odczuwalny. Że właściwie i poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli nie zostanie zmniejszone. Że bieżące funkcjonowanie policji będzie zapewnione w taki sposób, żeby policja mogła realizować skutecznie swoje zadania i policjanci nie odczuli tego bezpośrednio. Otóż jest to po prostu nieprawda. Z jednej strony wprowadzamy w błąd i opinię publiczną, a z drugiej strony bezpośrednio samych policjantów. Policjanci czują się głęboko sfrustrowani tą różnego rodzaju informacją i właściwie takim chaosem informacyjnym, który się pojawia. Co innego na ten temat mówi minister, czasami co innego komendant, co innego mówi minister finansów, a jeszcze inaczej do policjantów przemawia komendant wojewódzki policji. Taki przykład, w jaki sposób mają być realizowane oszczędności w konkretnej komendzie wojewódzkiej i w całym województwie, chciałbym państwu właśnie w tej chwili podać. Otóż komendant wojewódzki policji w Gdańsku przedstawia w swoim piśmie skierowanym do komendantów miejskich, powiatowych w całym województwie informacje o tym, co należy zrobić i jak oszczędzać. I co się mówi o tym? O tym, że zawieszeniu ulega realizacja zadań związanych z rozpoczęciem nowych inwestycji, to już jest oczywista sprawa, ale także naprawa sprzętu transportowego, organizacja szkoleń, organizacja obozów antystresowych, przesunięciu w czasie ulegają zadania związane z realizacją świadczeń takich jak zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za remont lokalu mieszkaniowego dla policjanta, ryczałtów za przejazd koleją, dopłat do wypoczynku, równoważniki pieniężne za umundurowanie. Tego policjanci mogą nie dostać, ma być to odsunięte w czasie nie wiadomo jak długim. I nie są to informacje wyssane z palca, tylko informacje, które oficjalnie zostały skierowane do policjantów. Dalej, proszę państwa, zaleca się, jest to użyte sformułowanie, polecam nie przedłużać pracownikom cywilnym policji umów o pracę, na czas określony także umów o dzieło, nie zatrudniać nowych pracowników na zastępstwa w celu zapewnienia niezbędnej obsady kadrowej, pozyskiwać pracowników spośród osób odbywających staże i praktyki. Co to znaczy? Jak zachoruje policjant, to będzie jakiś stażysta zastępował tego policjanta. I to ma nie wpłynąć na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa? Dalej, proszę państwa, mówi się wyraźnie, nie udzielać zgody na urlopy szkoleniowe, nie wyrażać zgody na odbywanie podróży służbowych w czasie przekraczającym 8 godzin, nie wykonywać ekspertyz kryminalnych poza laboratoriami Komendy Wojewódzkiej. To ma nie wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim głęboka frustracja funkcjonariuszy. Policjanci, proszę państwa, już w dniu jutrzejszym będą protestować. I to jest kolejny protest i na pewno nie ostatni. Takie protesty odbędą się w Gdańsku, odbędą się w Krakowie i zapowiedziane są także w innych środowiskach. Ten chaos informacyjny powoduje, że w ogóle nie ma skoordynowanej działalności na płaszczyźnie rządowej w tym zakresie. Może nie tylko dlatego, że są to różne informacje, a przede wszystkim dlatego, że ministerstwo nie wie, jak te problemy, które policję dotykają, bezpośrednio rozwiązywać. Bo z jednej strony, proszę państwa, mówi się na przykład o zmianach dotyczących nowych regulacji emerytalnych dla policji i mówi się, że są to już założenia i właściwie one są do konsultacji podane, a na wczorajszym posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych wiceminister mówi, tak naprawdę to jest projekt założeń do założeń, jeszcze ich nie ma. A więc tak naprawdę nie ma koncepcji, nie ma przemyślanej, jasno określonej strategii działania.